Zapewnienie, panie burmistrz, było spotkanie z prezesem Wodociągów Grodziskich i ze mną. Tutaj mówił o 1 styczniu, że zostanie zamontowany. Ten przepływomierz jest włożony w tym kanale, natomiast no, nadal dobrze nie mierzy. Ale pytanie, czy mam jakieś przełożenie na to, żeby jednak zobligować naszych partnerów do powiązania się z tych zobowiązań? Znaczy umowa jest tak spisana, że była wariantowość, jeśli chodzi o przepływomierz, natomiast nie mogą wykonać nawet tego pierwszego wariantu. Ja będę rekomendował w dalszej kolejności, że jeśli w styczniu nie wydarzy się nic w tej sprawie, to będę rekomendował, że jednak my musimy sami zamontować przepływomierz i o niego dbać, bo to jest w interesie naszych mieszkańców. No właśnie, bo ja zmierzam też do tego, że jeżeli po drugiej stronie jest zatrzymałość, to być może opłaty, które ponosimy, są znacznie wyższe niż moglibyśmy ponosić. Czy tak dobrze wnioskuję? To znaczy, wie pan co, ja jak robiłem pomiary, jest to na tym poziomie, w którym wynegocjowałem. Proszę pamiętać, że z każdego dnia podłączamy nowych mieszkańców, więc ta ilość się zwiększa. Natomiast no, dopiero jak będzie pomiar, będzie można przez parę miesięcy zobaczyć, jaki jest rzeczywisty ilość ścieków. Ja nie chciałbym tutaj wróżyć, ponieważ to są ścieki, także zaburzenia są duże i chciałbym po prostu, jeśli w styczniu się nic nie wydarzy, rekomendować po prostu zmianę polityki w tej kwestii. Okej, dziękuję. Dziękuję. Poproszę opinię Budżetu Inwestycji. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Uchwała będzie nosiła numer 11 przez 3 przez 14. Robert Czarnecki. Za. Henryk Dąbek. Za. Anna Haber. Za. Aleksandra Krystek. Za. Elżbieta Kubek. Za. Hanna Młynarska. Za. Janina Moława. Za. Cezary Nowak. Za. Bożena Osiadacz. Za. Jarosław Paćko. Za. Waldemar Parol. Za. Witold Rytwiński. Za. Włodzimierz Starościak. Za. Małgorzata Kręgińska. Za. Krzysztof Wiśniewski. Za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Milanówek na 2015 rok. Pani burmistrz, kto w powstaniach? Tak, ja bym poprosiła panią Ewę Zalewską, pełnomocnika mojego w tych sprawach, żeby przedstawiła państwu merytoryczną kwestię. Bardzo proszę. Państwo mają jakieś pytanie do programu? Może będzie łatwiej. Czy powiedzieć ogólnie, jakie są założenia programu? Ogólnie dwa, trzy zdania. Więc gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Milanówek na 2015 rok. W tym programie będą kontynuowane działania z tego roku. Będą zatrudnieni specjaliści w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin i dla ofiar przemocy w rodzinie. Będzie też profilaktyk zatrudniony na terenie szkół, będą przeszkalani nauczyciele do realizacji programów. Planujemy też zrobić kampanię przeciw pijanym kierowcom. Czy ja mogę pościągać? Będą dofinansowane zimowiska i wypoczynek letni dla dzieci, koszty wynagrodzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty biegłych sądowych, gdzie są kierowane wnioski z Komisji Alkoholowej bądź z sądu do oceny stopnia uzależnienia od alkoholu. Będzie też realizowany festiwal spektakli profilaktycznych Popatrz. Będzie działanie PAT przez ER. To jest program Profilaktyka Aty. To będzie działanie bezkosztowe tak naprawdę. Koszty utrzymania punktu konsultacyjnego. Będą też wyjazdy na dni trzeźwości, rocznice środowisk abstynenckich.
Program Niedźwa 2015. Będą też szkolenia, już mówiłam, dla nauczycieli. Będzie przeprowadzone też szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. No i inne potrzeby, które wynikną w trakcie później. Dziękuję. Czy są pytania? Poproszę opinię Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej. Komisja Zdrowia przyjęła ten program, Pani Pełnomocnik, z wielką radością. Dziękuję. Pozytywnie oczywiście. Uchwała będzie nosiła numer 12 przez 3 przez 14. Robert Czarnecki. Za. Henryk Dąbek. Za. Anna Haber. Za. Aleksandra Krystek. Za. Elżbieta Kubek. Za. Hanna Młynarska. Za. Janina Moława. Za. Cezary Nowak. Za. Bożena Osiadacz. Za. Jarosław Paćko. Za. Waldemar Parol. Za. Witold Rytwiński. Za. Włodzimierz Starościak. Za. Małgorzata Trębińska. Za. Krzysztof Wiśniewski. Za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do stanowiska Rady Miasta Milanówka w sprawie akceptacji programu obchodów 125. rocznicy urodzin Feliksa Dzierżanowskiego. Była opinia Komisji Kultury. Może dwa zdania na ten temat. Bardzo proszę. Opinia Komisji Kultury jest jednogłośnie pozytywna. Czy pani Edytka Budziewska chciałaby powiedzieć dwa, trzy zdania? O co chodzi, żeby wszyscy usłyszeli? Szanowni Państwo, w następnym roku, w 2015, mamy rocznicę, 125. rocznicę urodzin Feliksa Dzierżanowskiego, wybitnego kompozytora, dyrygenta, twórcy kapeli ludowej, a przy okazji pan Feliks był mieszkańcem Milanówka. I jest taki program, całoroczny program różnych działań artystyczno-edukacyjnych upamiętniających tę osobę. Tym bardziej, że z pomysłem tych działań przyszli nas sami mieszkańcy Milanówka. Jest tu włączonych dużo osób, jak również i stowarzyszeń. Już teraz 4 stycznia zapraszam Państwa na koncert noworoczny, który jest też takim początkiem tych działań i będzie można posłuchać i wziąć udział. Ale oprócz tego koncertu co miesiąc zamierzamy realizować jakieś wydarzenia z tym związane, czy warsztaty, wykłady, koncerty, Felix Festival, spektakl biograficzny, jak również wydanie publikacji. Został złożony też wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że zostaną nam przyznane te środki. Jeżeli nie, to oczywiście będziemy się do Państwa też uśmiechać o jakąś taką pomoc. Także myślę, że Komisja Kultury, która jest tak pozytywnie nastawiona do tego projektu i również Państwo, mam nadzieję, że będą. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania, ale nie wiem, czy to musi być jawne imienne, pani mecenas. To nie jest uchwała, to stanowisko, tak? Czyli dobrze. Kto jest za? Jednogłośnie 15 osób za. Proszę Państwa, teraz ogłaszam 15 minut przerwy. Na piętrze z warsztatów terapii zajęciowej można kupić wspaniałe stroiki, pamiątki. Zdjęcia miejsc, prezydium również. Dobra.
Wznawiamy obrady posiedzenia sesji. Kolejny punkt rozpatrzenia skarg i wniosków mieszkańców. Tutaj przeczytam Państwu wniosek od milanx.pl. Przeczytam Państwu. Zwracamy się z obywatelskim apelem o dokonanie korekty opisu Willi Waleria zawartego w Gminnym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku, uchwała nr 250/24/2013. W szczególności dokument ten zawiera następujące błędy. Strona 26, ulica Spacerowa 22, Willa Waleria wraz z resztkami parku Muzeum Jana Szczepkowskiego. Park założony w latach 1910-1920, powierzchnia 0,64 hektara. Strona 29, ulica Kraśnickiego 25, Willa Waleria, wpis do ewidencji. Przypominamy, iż adres Willi Waleria było w chwili sporządzenia tego dokumentu i jest do tej pory ulica Spacerowa 20. Wnosimy także o publikację skorygowanego dokumentu stanowiącego załącznik do uchwały 250/24/2013 BIP. Wiem, że tym tematem zajmowała się Komisja Kultury. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Tak, wydaje mi się, że to jakiś błąd powstał, nie wiadomo w jakich warunkach, także trudno tu mówić o jakimś większym wykroczeniu. Komisja jednogłośnie tą poprawkę pozytywnie zaopiniowała. Myślę, że nie wkradnie się już tego typu błędy w przyszłości. Przeczytam Państwu w takim razie odpowiedź, którą proponujemy. W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 29 października 2014, data wpływu do Urzędu Miasta 29 października 2014, rejestrowanego pod numerem 7799/2014, uprzejmie wyjaśniam, że na stronie miasta zostało zamieszczone sprostowanie do Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku, podjętego uchwałą nr 250/24/13 z dnia 26 lutego 2013 roku. Powyższe sprostowanie znajduje się pod linkiem, tutaj rozumiem, że na stronie miasta piszemy. Uprzejmie wyjaśniam, że program nie stanowił załącznika do wyżej wymienionej uchwały. W związku z tym wniosek o sprostowanie załącznika do uchwały jest bezpodstawny. Oczywiście ta poprawka została już naniesiona i teraz chciałabym prosić o przegłosowanie. Czy Państwo zgadzacie się na przegłosowanie takiego tekstu, takiej odpowiedzi do milanlix.pl? Kto jest za? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu odpowiedzi, interpelacje, zapytania i sprawy różne. Pozwolę sobie najpierw zabrać głos. Chciałam przypomnieć Państwu o wypełnianiu oświadczeń majątkowych do 30 grudnia i ankiet. Ankiety też są konieczne, ponieważ tutaj GUS wymaga wprowadzenia danych o radnych, także bardzo prosimy też te osoby, które nie wypełniły, o uzupełnienie. Przewodniczącym komisji przypominam o planach pracy komisji na 2015 rok. Jest to ustawowo wymagany dokument. W styczniu przedstawię Państwu w miarę stały harmonogram pracy Rady. Sesji będą określone do dni, dzień miesiąca, również dni, to ustalę tu z przewodniczącymi, tak żebyśmy mogli sobie zaplanować czas już z wyprzedzeniem. Chciałam zaproponować też wcześniejszą godzinę obrad sesji. Jak będziemy mieć wcześniej tą informację, to mam nadzieję, że wszyscy będą mogli się dostosować. Wtedy burmistrz dysponuje całym
zespołem. Wszyscy mają świeży umysł, sesja jest dla Rady i tutaj musi być cały zespół pracowników, żebyśmy mogli otrzymywać wszystkie informacje. Mimo o godzinach tylko sesji Rady Miasta, tak? Tak. Znaczy tu jest to no problem też trochę z godzinami, no bo sesje radne powinny być możliwość, dawać możliwość obecności mieszkańcom. Jeżeli będziemy go robili w godzinach porannych, to będzie to trudne. Nie, porannych nie, ale mieszkańców zapraszamy na komisję, wtedy mogą zabierać głos i to jest ważne, żeby komisje odbywały się w takim czasie, żeby mieszkańcy mogli brać udział. Sesja niekoniecznie, tak? To my musimy pracować, musimy mieć cały zespół pracowników, pani burmistrz w tym przypadku, także myślę, że wcześniejsze godziny byłyby wskazane. Ale to się do stycznia zastanowimy, to znaczy, porozmawiamy. Ja składam, żeby jednak te godziny były takie do tej pory, czyli powiedzmy godzina 16-17, bo to też jest związane z pracą zawodową naszą i no ja nie wybrałem sobie, żebyśmy za każdym razem musieli brać urlopę, żeby być na sesji. No, dostajemy wielkie jako ekwiwalent, tu pracodawca każdy musi zwolnić. Ale to, tak jak powiedziałam, porozmawiamy ten temat w szczegółach, przedstawię Państwu propozycję w styczniu. Chciałam również zaproponować tutaj, pomysł wyszedł obustronnie i od Pani Burmistrz i ode mnie, już jest nagrywana, komisje są i sesje. Mam nadzieję, że one są niezwłoczne, nie zamieszczane na stronie. Chciałabym prosić Panią Burmistrz, żeby jeśli nie od razu w jakimś czasie przewidzieć środki, najpierw rozpoznać, jaki to jest koszt, jeśli chodzi o profesjonalne nagłośnienie, nagrywanie wizyjne sali obrad, żeby tutaj pracownik nie musiał biegać między różnymi spotkaniami i komisjami, żeby i jakość nagrania była profesjonalna i odpowiednia jakość na stronie miasta. Dziękuję za tę inicjatywę, bo ja też się chciałam zaproponować Państwu w przyszłym roku, ale to już przy nowym budżecie i jeżeli mogę, jedno zdanie do tego, chciałabym również w związku z... Zaraz będą odpowiedzi na interpelacje, zapytania, proszę sobie zanotować, nie chcę tutaj porządek jednak trzymać. I jeśli mówimy już o stronie miasta, nie wiem jakie tutaj Pani Burmistrz ma plany i będzie miała w tym zakresie, to bardzo proszę wziąć pod uwagę, żeby dane, które są, zdjęcia, aktualności, żeby one na stronie zostały zachowane, nawet jeśli będzie ta strona zmieniana, bo ona, bo przy zmianach często one zanikają bezpowrotnie, więc bardzo proszę tutaj o tą dbałość i o wprowadzenie, myślę, że to jest prosta praca 25-lecia, z okazji 25-lecia naszego samorządu. Dobrze by było, żeby na stronie miasta byli podani wszyscy burmistrzowie, wszystkie składy rad, żeby można było, są przecież zdjęcia, myślę, że to są informacje jakieś dostępne w Radzie Miasta. Trzeba nad tym popracować i bardzo bym prosiła, żeby to na stronie miasta zaistniało. Teraz mam jeszcze jedno pytanie, bo nie dostrzegłam, nie wiem, być może mi to umknęło, chyba nie dostaliśmy harmonogramu wywozu śmieci na miesiąc styczeń. Nie wiem, czy mieszkańcy taką informację dostali, bo szczerze mówiąc nie wiem kiedy, więc też proszę odpowiedź, czy tym się Pani Burmistrz zajęła. I jeszcze jedna kwestia, budżet obywatelski. Ja wiem, że to będziemy na kolejnej sesji rozpatrywać, ale mamy wynik konkursu. Tutaj rodzice szczególnie i szkoła numer 1 liczy na realizację tego celu, także bardzo prosimy to uwzględnić i takie liczne informacje na kolejnej sesji nam przedstawić. Ja dziękuję. Kto ma inne pytania z Państwa? Aleksandra Krystek, proszę. Pierwsza sprawa to właściwie do Pani Przewodniczącej. Chciałabym nawiązać do Pani wypowiedzi na pierwszej sesji, w momencie kiedy były
organizowane składy poszczególnych komisji. Pani wspominała o komisji nazewnictwa, której oczywiście nie ma w tej chwili. Zresztą słusznie, bo też uważam, że byłoby zasadne utrzymywanie takiej komisji nawet w poprzedniej kadencji i w tych, które były wcześniej, jako stałej komisji. Natomiast tutaj mam prośbę, bo pani powiedziała coś takiego, że jakby zakres tematyczny tej komisji będzie włączony do Komisji Bezpieczeństwa. Ja tutaj mam taką prośbę, znaczy do Komisji Praworządności i tak dalej, oczywiście cała długa nazwa. Tu jest taka prośba, zresztą ona wypłynęła z sugestii w czasie rozmowy z panią Moniką Samuraj, która też zasugerowała, czy tutaj z kolei tej tematyki nie włączyć do Komisji Kultury. Nie dlatego, żebym tutaj chciała więcej pracy, bo jestem też członkiem Komisji Kultury, ani panu przewodniczącemu dołożyć tej pracy, natomiast chodzi o to, że to właściwie nazewnictwo no, generalnie powołuje się, czy te nazwy ulic nowych biorą się, wiadomo, z różnych propozycji mieszkańców, także i urzędników, natomiast głównie chodzi tutaj o patronów ulic miasta, osób, które są znane, prawda, no i tutaj to właściwie jakby jest domena Komisji Kultury. Według mnie zasadne byłoby, żeby jednak Komisja Kultury się tym zajmowała, bo to już nie są sprawy samej gospodarki przestrzennej, bo to już wcześniej jest przez urząd oczywiście załatwione, prawda, podzielone, natomiast tu chodzi tylko o to samo nazewnictwo. To taka moja sugestia, ewentualnie prośba, bo tak mi się wydaje, że chyba byłoby korzystniej. To jedna rzecz tutaj do pani przewodniczącej, a tylko chciałabym jeszcze do pana wiceburmistrza, ponieważ na Komisji Praworządności wspominałam o lustrze na skrzyżowaniu Szkolnej Głowackiego. Czy coś tam w tej kwestii już pan pomyślał i czy jest szansa, że to lustro tam ponownie się zjawi? No i to wszystko, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Interpelacje, zapytania. Bardzo proszę, panna Wojnarska. Ja miałam taką interpelację, bo mam w związku z robieniem drogi jest większy ruch na ulicę Sowią i tam jest bardzo ciemno wieczorami. Jest bardzo dużo nowych osób, które błądzą. Błądzą i tam przydałaby się lampa i lustro na słowików. Dziękuję. Pytanie? Dobrze, bardzo proszę. Znaczy, bo to zaraz będą odpowiedzi, ja wiem, że w sprawie... Nie, odnośnie zwiększenia zakresu działań Komisji Kultury, to ponieważ ten temat wypada bardzo rzadko, sporadycznie, więc to nie będzie obciążało pracy Komisji, natomiast dotychczasowe doświadczenia świadczą, że Komisja Nazewnictwa nie zawsze brała pod uwagę sugestie stowarzyszeń pozarządowych, zwłaszcza Towarzystwa Miłośników i Nanówka, które zajmuje się niejako statutowo sprawami różnych osób, których należałoby upamiętnić w naszym mieście. Dlatego z radością bym przyjął właśnie tą czynność związaną z Komisją Nazewnictwa. Dobrze, czyli automatycznie przeszliśmy do następnego punktu odpowiedzi na interpelację, tak? Jeszcze nie zauważyłam. Pan Henryk Dąbek, bardzo proszę. Ja chciałbym tutaj zgłosić problem, który wpłynął do mnie w piśmie od jednej z mieszkanek ulicy Sosnowej, która skarży się na jakość wykonania chłodnika w tejże ulicy. Ten chodnik był robiony na przełomie października i listopada. I sam jak zrobiłem wizję tegoż chodnika, to stwierdzam, że rzeczywiście coś tam z nim jest nie tak. Chodzi generalnie o to, że jest on ułożony w sposób taki, że różnica poziomów pomiędzy chodnikiem a poziomem posesji tej pani, jak zresztą i też następnych posesji, które są za tą panią, jest około 30 cm. To w sposób widoczny uniemożliwia praktycznie wjazd samochodem na tą posesję i korzystanie z niej w sposób właściwy. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie, które tam zostało zakończone, nie wiem, czy to już jest ta robota, że tak powiem, odebrana, no ale pozostawianie mieszkańców z problemem wjazdu na posesję, gdzie jest uskok około 30 cm, jest, wydaje mi się, niewłaściwym. Chciałbym, żeby
odpowiednie służby się tym zajęły i wydaje mi się, że to należałoby od wykonawcy, jeżeli było to w projekcie, no to, to zmiana projektu, jeżeli wykonawca sam tak poprowadził tę trasę, to powinien, wydaje mi się, to poprawić. Co ty? Marzena Oświatacz. Ja chciałam złożyć dwie interpelacje, ale złożę na piśmie, to pani na piśmie też odpowiedź. Jedna to jest na wniosek mieszkańców Filerkiewicza. Zwracam się z prośbą o udrożnienie studzienki ściekowej oraz rury spływowej znajdującej się przy tejże ulicy na wysokości budynku APS-u, dokładnie między Krótką a budynkiem. Obecnie ulica jest zalana i przy większych opadach zalewana jest także Filerkiewicza. Przy większych opadach zalewane są także chodniki. Wiem, że tam były prace, ale no poproszę o to. Druga interpelacja to jest, proszę o rozpatrzenie możliwości umieszczenia znaku na tejże ulicy, tej samej Filerkiewicza, ewentualnie innej formy zakazującej parkowania samochodów podczas organizowanych na terenie przedszkola publicznego numer 1 wyprzedaży garażowej, czy jakimś innym pomysłem, może drogowcy się na ten temat wypowiedzą, żeby był zakaz zatrzymywania samochodów na przeciwległej stronie niż w przedszkole. Jest to po prostu bardzo duży problem, wszyscy go z naszej okolicy znają. Były tam zakładane barierki, bardzo dobrze się sprawdziły, jeżeli chodzi o parkowanie w bramach, ale jednak Straż Miejska musi być za każdym razem absorbowana po to, żeby kierowców gdzieś tam kierować. Może wystarczyłby znak czasowy, czy taką interpretację składam. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania, interpelacje? To może ja mam takie zapytanie takie ogólne, właściwie dotyczące się do wszystkich, odnośnie inwestycji rozpoczętych, bo też u mnie moi wyborcy pytają się, do połowy jest ulica Olszowa zrobiona, kiedy będzie po prostu dokończona. Czyli kwestia może po prostu jakichś takich wyznaczenia, powiedzmy, terminów, żebyśmy my mogli przekazać naszym mieszkańcom jakąś konkretną informację, co będzie zrobione, jakie ulice będą zrobione, ale tak po 15 to przygotuję taką dłuższą pisemną interpelację z uwagami mieszkańców. Dziękuję. Przechodzimy teraz do następnego punktu odpowiedzi na interpelację i zapytanie. Pani burmistrz, najpierw ja pozwolę sobie odpowiedzieć z takim wnioskiem, jak kolega tu powiedział już wcześniej, wystąpił przewodniczący Komisji Kultury i to umknęło, ale prosiłam, może prosiłabym, żeby to było na piśmie, ponieważ jest w dokumentach zdanie w sprawozdaniu sesji, że to jest zakresem Komisji Praworządności, więc też musi być na piśmie, żebyśmy mogli, to jest absolutnie za, to było jak gdyby takie na zasadzie, że jak ustanawiamy ulice i tak dalej, żeby od razu się zająć tym tematem, tutaj uczulam przewodniczącego Komisji Praworządności, żeby zajmować się zawczasu, żeby móc upamiętnić właśnie elementy, wydarzenia czy ludzi związanych z historią miasta. Przez, jak pani da mi skończyć, to pani zrozumie. Ponieważ często jest tak, że jak ulice są już zamieszkałe, powstają nazwy takie intuicyjne, wnoszone przez mieszkańców. Jeśli się tym tematem zajmiemy dużo wcześniej, to wtedy będzie można upamiętnić wydarzenia, nazwiska, osoby związane z historią miasta, które na to zasługują. Ale bardzo bym prosiła Panie Przewodniczący, czy Pani Olu na piśmie, czy może z Komisji Kultury taki wniosek, żeby to było na piśmie, żeby można było to formalnie, żeby to zaistniało w zapisach. Bardzo proszę Panią Burmistrz teraz odpowiedzi. To ja
kolei z tych, które Państwo zgłaszali. Profesjonalne nagłośnienie, tak jak zaczęłam już mówić, też o tym myślałam. Chciałabym pójść chwilkę, nawet krok dalej, żeby na stronie internetowej mogło to być publikowane w tak zwany, przepraszam za kolokwializm, zjadliwy sposób dla mieszkańców, czyli żeby można było to profesjonalnie pociąć i podzielić na tak zwane podcasty, żeby mieszkańcy mogli sobie, żeby trochę pełna relacja też jako dokument, ale możliwość oglądania wyrywkowo po tematach, jakie Państwo będą, zwłaszcza podczas komisji długo się debatuje nad poszczególnymi punktami. Jak kogoś interesuje tylko punkt 10, to musi tam jeździć suwakiem, żeby się dojechać do tego punktu, który go interesuje, czyli żeby można było to fachowo ciąć. I chciałabym w taki sposób prezentować to docelowo na stronie internetowej. A jak będzie profesjonalne nagłośnienie, to to pozwoli zrobić dobrze. Zadbam oczywiście o to, żeby materiały, które są do tej pory, nie umknęły. To nie jest problem, to jest tylko kwestia dbałości właśnie. 25 lat samorządu to jest piękny czas na to, żeby wiele imprez zorganizować samorządowych. Myślę, że warto o tym pomyśleć. Też będę proponowała Państwu w czasie wiosenno-letnim, bo to wtedy w tym czasie się obchodzi rocznicę, ale jak najbardziej ta propozycja, która padła, zostanie uwzględniona. Harmonogram wywozu śmieci jest przygotowany do publikacji w biuletynie. Biuletyn czekał na dzisiejszą sesję, żeby opublikować wszystkie najświeższe informacje, bo to już jest ostatni biuletyn tegoroczny. W związku z tym chciałam, żeby były najświeższe informacje do mieszkańców, bo następnym to się ukaże dopiero po feriach w lutym, więc to już będzie trochę za późno, żeby były świeże informacje, więc łącznie z relacją dzisiejszej sesji i przede wszystkim tym harmonogramem mieszkańcy to dostaną. Budżet obywatelski zostanie do Państwa zgłoszony, ponieważ są bardzo ogólne zasady tego budżetu obywatelskiego, jaki w Milanówku został ogłoszony na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Nie ma takich rygorystycznych zasad, jest bardzo ogólnie określone, tylko że Rada Miasta wybiera. Także Państwu zostaną przedstawione te propozycje, które spłynęły z relacji moich pracowników. Wiem, że było ustalane, że to będzie 5 ostatnich, z rekomendacją oczywiście referatów, które obliczyły szacunkowe koszty. 5 pierwszych, tak, oczywiście, 5 pierwszych. To tutaj ten ranking, który był ustanowiony, choć głosów było bardzo mało jak na mieszkańców, bo 100 głosów to nie jest głos mieszkańca, mówiąc szczerze. Bo tyle dostał, tam 100 parę głosów dostał najlepszy projekt, ale to podlega Państwa ocenie i to Państwo dostaniecie na komisję przed następną sesją do oceny i do zarekomendowania do wprowadzenia do budżetu. Oczywiście z propozycjami i opiniami referatów poszczególnych, które się tym zajęły merytorycznie, no i z możliwościami finansowymi, bo pamiętajmy, że tylko 100 tysięcy zostało przeznaczonych na ten budżet. Lustro Głowackiego, to już poproszę zastępcę. W kwestii lustra na Głowackiego, lustro to, które było stare, tam niestety jest zepsute, połamane od spodu, w związku z powyższym musimy zakupić nowe, ale do końca roku zamontujemy to lustro na pewno. Ulica Sowia, lampa i lustro na Słowików. No tutaj jak będziemy zakupować lustra, to nie zakupimy tylko jednego, w związku z powyższym także zakupimy lustro tam, a oświetlenie po prostu będziemy montować w zależności od tego, gdzie to oświetlenie, takie zapotrzebowanie będziemy teraz robić, przesyłać jako techniczna obsługa miasta do pani burmistrz i oczywiście to też będziemy uwzględniać tutaj do pilnego montażu. Ulica Sosnowa, chodnik jest mi dobrze znany, bo podobny problem, znaczy identyczne pismo do mnie wpłynęło. I zdążyłam się już zapoznać z tym problemem. Również odbyłam wizję lokalną osobiście tam i z przerażeniem zobaczyłam, jak trzeba wskakiwać na podwórko schodnika. Dobre nogi trzeba mieć, żeby skoczyć w dół, bo to nie jest w dal, tylko w dół. Natomiast pracownicy mnie poinformowali, że ta pani nie wyraziła ochoty na to, żeby jej zabezpieczyć jej teren. Nie mamy tego na piśmie. W związku z tym poleciłam uzgodnienie z mieszkańcem i uzupełnienie zaległości, bo tak zostać nie może. Ulica została według informacji, jakie dostałam, doprowadzona do, powiem to normalnym językiem, nie będę używała Państwa słów, do wysokości spływu wody z ulicy Długiej, czyli tak została nadbudowana, żeby nie spływała woda
na ulicę Sosnową, czyli żeby tam rzeka nie pojawiała się. Ale to spowodowało to, co spowodowało, czyli że mieszkańcy po lewej stronie ulicy Sosnowej, idąc od ulicy Polnej, no wskakują na swoje posesje po prostu, zeskakują z chodnika. Musi to zostać naprawione. Nie znam jeszcze szczegółów, powiem szczerze, bo ja to wczoraj rozmawiałam z pracownikami. Nie wiem, jak wygląda kwestia gwarancji. Tam był remont, a nie inwestycja. Jak się dowiedziałam, to nie była nowa inwestycja, tylko remont, więc sprawdzę to wszystko dokładnie i sobie wzięłam to bardzo do serca, że ulica Sosnowa, która też jest moim okręgiem wyborczym, mieszkam niedaleko, nie była przykładem barejowskiej bajki. Fiderkiewicza, Studzienka Ściekowa i Rura będzie na piśmie. Nie znam sprawy jeszcze, nie wiem, czy jest pan Budziszewski, ale nawet jak jest, to nie jest temat na odpowiedzenie. Trzeba sprawdzić, czy to już tam jest możliwe. I inwestycje drogowe, które będziemy planowali, w ogóle inwestycje, jakie będziemy państwu proponowali w nowym budżecie, chciałabym z państwem również to omówić, zaproponować na komisjach, pokazać sprawy, tak jak zapowiadałam to w swoim programie, pokazać sprawy pilne i ważne, zrewidować to, co jest do tej pory i zaplanować systemowo na całe 4 lata, jak ja proponuję, żebyśmy realizowali inwestycje właśnie po to, żeby mieszkańcy wiedzieli, kiedy mogą się spodziewać danej rzeczy, tak? Bo jest bardzo dużo inwestycji rozpoczynanych, w kawałku nawet niedokończonych i rzeczą niemożliwą jest zrobienie tego teraz w drugiej części, bo ani sił, ani środków, ani czasu na to nie mamy, więc trzeba będzie wybrać, podzielić sprawy na pilne i ważne. Tyle ja sobie zanotowałam, czy coś ominęłam? Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, wszelkiej pomyślności na nadchodzące święta, w nowym roku, dużo sukcesów. Zamykam posiedzenie, trzecie posiedzenie 7. kadencji Rady Miasta. Dziękuję.